bardzo ważny. Koncert, ta cała dzisiejsza impreza jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwszy krok, żeby Polska kiedyś stanął się stolicą Unii. Jeżeli nie Unii, to przynajmniej województwo. No, szedłem dalej, ale to... Pogrążymy się w tym. Czy Państwo organizatorami dzisiejszego spotkania, dzisiejszego festiwalu Świętokrzyskiego są? Adam Jarucha, marszałek województwa Świętokrzyskiego. Który przybędzie o godzinie 19. Tadeusz Stułek, wójt gminy Złota, który jest tutaj przybyka. Pierwszy cel gminy. Brawa dla pana wójta. Tak, czy Państwa brawo dla tych, którzy dostali mi ogień, bo to jest bardzo ważne. Właśnie, dali ognia. Dali czadu. Okay, this is Thick as Thieves. And it's off the album I have with me. Amputate the space. Remove this vast black starless distance. Bear my heavy hand. No i słyszymy każdego chętnego. Mamy swój mechanizm. Mamy swoją stronę celtica.pl. Jest pewien jakby rytuał przyjęcia, czyli każdy musi najpierw tylko wyrazić wolę, tak? Czyli chce to robić. Potem jeździ z nami na imprezy i pożyczamy swojego sprzętu, żeby zobaczył, jak to działa. Jak to działa. Życia. Znaczy, w moim przypadku no, trochę życia, ponieważ no, w domu te rzeczy są normalnie, są razem z żoną się tym zajmujemy. Więc przez jakiś czas warsztat kacki pionowy stał normalnie w mieszkaniu, tam kamieny były. Tak, wszystko to, co mamy na sobie, wykonaliśmy sami. Więc ozdoby, ja czyli akurat pracuję w górze, robię buty, chociaż z wykształcenia jestem lotnikiem. Aktualnie pracuję w zupełnie jeszcze innej branży. To jest hobby, sposób na życie, opowiadanie tak naprawdę, przekazywanie historii, bo historii można uczyć, wie pan, w 1052 roku przed Chrystusem Juliusz Cezar pobił Galię. Na radę. Ale można to powiedzieć w ten sposób, pokazać uzbrojenie, wytłumaczyć, dlaczego ją podbił, jakie były mechanizmy, przyczyny, co jak wyszło, dlaczego. I ta historia wchodzi
przed Państwem urocze, cudowne, zwinne, giętkie, leciuteńkie jak piórka dziewczyny z zespołu Kelis. A to jest naprawdę wysoka półka, jeżeli chodzi o irlandzkie tuptanie tu i tam. Hej!